Gospodarka na dzień dobry, a w studio Jerzy Bielewicz. Witamy serdecznie. Witam serdecznie. Co to się dzieje, panie redaktorze? Redaktor Gazety Bankowej, finansista, gdy jednym głosem mówi Angela Merkel, Franz Timmermans i rzecznik prasowy takiej bardzo ważnej firmy jak Gazprom rosyjskiej, mówiąc o tym, że Gazprom przecież żadnych kontraktów nie łamie, dostawy do Europy wszystkie zakontraktowane są, więc o co chodzi? Co ciekawe, te trzy osoby niemal dokładnie to samo mówią, czyli że Gazprom realizuje dostawy. Oczywiście dostawy to są widełki, w każdym kontrakcie są widełki, więc realizuje, ale na minimalnym poziomie, wycofał się z rynków spotowych. I tak jak to widzą Ukraińcy, tak jak my to widzimy, przepływy przez gazociągi, przez Ukrainę, Polskę są na minimalnych poziomach. Więc Moskwa, Merkel, Putin, Gazprom czy Franz Timmermans mówią jedno, a rzeczywistość jest zupełnie inna. No, nie ma najmniejszej wątpliwości, że Niemcy, Austria i Holandia, czyli kraje, które współfinansowały Nord Stream 2, teraz na własnej skórze widzą i czują, jak działa Gazprom i jak wygląda szantaż gazowy w wykonaniu Putina i Rosji. Myśmy im mówili jako polscy przedstawiciele, polskie media, jak współpracuje się z Rosjanami, gdzie, na czym polega ta uczciwość dostaw, bo to przecież miał być zaufany partner, sami dali na to pieniądze, nie chcieli wierzyć. Dlaczego? No cóż, ja sądzę, że w grę wchodzi tutaj po prostu korupcja polityczna. No, musimy pamiętać o takim polityku Gerhard Schröder, który też był kanclerzem Niemiec i który zamienił swój kanclerski fotel na bardzo intratne zajęcie w Radzie Dyrektorów. I możemy zadać pytanie, czy kiedy zaczął dla Gazpromu pracować? Czy już w momencie, kiedy był oficjalnie, czy też ta funkcja była nagrodą za wcześniejszą działalność? I podobnie sprawy mogą się mieć z obecną panią kanclerz, panią Angelą Merkel, gdyż to, co mówi na temat sytuacji energetycznej w Niemczech i w Unii Europejskiej, nie odbiega ani o tyci od tego, co mówi rzecznik Gazpromu i co mówi Putin. W czasie urzędowania Angeli Merkel Rosja najechała Gruzję, Rosja najechała Ukrainę, zajęła Krym. Żadne konsekwencje prawdziwe na Putina za to nie spłynęły. Powiem więcej. W mojej opinii Merkel jest tak nieodzowna dla Rosji Putina, że Rosja może umeblować system i kadrowo politykę w Niemczech. I na przykład taka partia Zielonych może być taką persona non grata w ewentualnym rządzie koalicyjnym. I to wszystko wskazywałoby na to, że być może wrócimy do wielkiej koalicji CDU-CSU z SPD. A pani kanclerz Merkel uratuje Europę przed kryzysem energetycznym i ogrzeje mieszkańców Berlina, Wiednia i Amsterdamu, ratując ich przed srogą zimą. Czyli niemiecki urząd certyfikacyjny przyjmie to, że Gazprom i Nord Stream, że Gazprom jest jednocześnie właścicielem Nord Streamu 2 i pcha tam tędy gaz, mimo że jest to bezpośrednio sprzeczne z regułami Unii Europejskiej. Tego chcą Rosjanie, nie ukrywają tego, wręcz mówią, chcecie mieć gaz na zimę, puśćcie gaz przez Nord Stream 2, nawet bez zezwoleń środowiskowych. Tak wygląda ten realny szantaż. Nawet bez zgód sądów, czy zgód wymaganych przez Unię Europejską. Zostańmy na chwilę przy Ukrainie, bo tam są bardzo poważne
obawy co do dalszych losów tego kraju, czyli umowa z Rosją jest do 2024 roku, a Rosjanie już mówią, że nie będą przesyłać gazu, no bo stan tych gazociągów na Ukrainie to jest wątpliwy. Jakie szanse, spytajmy przewrotnie, ma Ukraina w tych energetycznych dealach, w tych energetycznych zmaganiach? Ja bym powiedział, że to się waży w tej chwili, dlatego że no, wypowiedzi Putina są jednoznaczne. On na przykład mówił do swoich rodaków, pukając się w czoło, że co ta Unia myśli, że będziemy eksportować przez następne 100 lat gaz i robić to na własny koszt, czy nie podpiszą z nami długoterminowych kontraktów. Więc ta retoryka jest tak mocna, że Putin sprawa się waży. Się bardzo silny. Tak? W Europie z kolei kilku przywódców występuje o to, żeby zbadać, czy nie doszło do manipulacji cenami gazu, między innymi Polska, ale również Francja i Hiszpania. Więc sytuacja jest bardzo skomplikowana na rynku energii. Pamiętajmy o liście krajów Trójmorza i Francji dotyczącym energii nuklearnej. Więc zobaczymy, co będzie, a granice, mówiąc językiem młodzieżowym, obciachów, jeśli chodzi o klasę polityczną w Niemczech, no, nie istnieją, tak jak pan powiedział. Inwazja Gruzji, mordy polityczne, później inwazja Ukrainy. Nawalny, a teraz który w Niemczech został wyleczony z ataku Nowiczokiem, po czym wrócił do Rosji, siedzi w więzieniu. Też to nie przeszkadza pani Angeli Merkel w rozmowach z Putinem. Która, tak żeby skończyć to moje przewidywania, bardzo możliwe, że zostanie panią kanclerz na następną kadencję, da bo przecież uprosić. Nie może odejść. Nie może odejść w takiej sytuacji dla Gazpromu, Putina i Rosji. Kanclerz Niemiec nie może odejść. Czyli możemy powiedzieć tak, że Putin, zaczynając grę bardzo słabymi kartami gdzieś w okolicach roku 2006 z Unią Europejską, kiedy zapowiedział chyba na jednym z swoich wystąpień w Klubie Wałdajskim powrót Rosji do wielkiej rozgrywki europejskiej, no, mając do czynienia tylko z ropą i gazem, które są produktami światowymi, są commodity. Nie można podwyższać ceny ropy bez porozumienia z Arabią Saudyjską na przykład, prawda? Dokonał takich przetasowań w Unii Europejskiej, że teraz rozdaje karty. Na rynku energii próbuje to robić, ale sytuacja wewnętrzna w Rosji jest po prostu tragiczna. Tam w tej chwili według oficjalnych danych umiera ponad 1000 osób dziennie na COVID. Przy czym umieralność jest ta oficjalna, jest jeszcze trzykrotnie większa, więc sytuacja tam jest dramatyczna. Biją rekordy i zachorowań oficjalnie, według oficjalnych komunikatów, i śmiertelności w Rosji. Więc sądzę, że nie stać ich na jakieś takie gwałtowne ruchy w stylu zaatakowania sąsiada, pochorują. Natomiast jak widzę, podgrzewają retorykę, głównie chyba ze względów wewnętrznych. Tak to, proszę państwa, w Rosji bywa. Jerzy Bielewicz był naszym gościem. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Polityka przekłada się z gospodarką bardzo mocno, zwłaszcza w ostatnich czasach. Tydzień przed nami gorący, europejski, i o tym będziemy dużo mówić już jutro. Zapraszam państwa, 7:30 po mszy, którą transmitujemy z Jasnej Góry na Polskę. Na dzień dobry.